domu z perlitu żyje się cieplej. Zdecydowanie, i to była chyba taka największa różnica, jaką odczuliśmy po przeprowadzeniu się z domu budowanego w technologii tradycyjnej. Ta temperatura jest w zasadzie stabilna przez całą dobę, nie ma konieczności tego dogrzewania i chłodzenia. Żyjemy w takim kontrolowanym mikroklimacie, to znaczy jesteśmy bardzo dobrze odizolowani od strony ziemi. Cały dom jest wyposażony w ogrzewanie podłogowe, zasilane pompą ciepła gruntową. Od strony sufitu mamy też ocieplenie i izolację celulozą, w związku z czym jedyna możliwość szybkiej wymiany powietrza to są ściany i okna, które mamy tutaj. Tak? Jeśli chodzi o okna, mamy ponad około 60 metrów kwadratowych powierzchni okiennych. Pozostałe to są bloczki perlitowe systemu 3. Tutaj byliśmy bardzo ciekawi, jak się zachowa to w środku zimy, dlatego że system jednowarstwowy był zaskoczeniem w zasadzie dla wszystkich odwiedzających. Nasze bloczki mają 35 cm szerokości. Od strony zewnętrznej są tylko scalone siatką, siatka, która jest zatopiona w kleju, na którą położona jest elewacja. Od strony wewnętrznej jest dokładnie to samo, tylko masą kończącą jest gładź gipsowa. Pomiędzy bloczkami my wstawialiśmy słupy konstrukcyjne. One też musiały być w odpowiednich momentach wyliczone tak naprawdę. Tak? Powodowało to też, że własności izolacyjne ściany były przerywane poprzez beton. Dlatego od strony zewnętrznej zdecydowaliśmy się na dodatkowe ocieplenie w miejscach słupów, które tutaj stoją. Od strony zewnętrznej mamy 10-centymetrową izolację w postaci XPS-a. Też się sprawdza, tego nie widać. Natomiast my nie czujemy żadnych absolutnie mostków cieplnych przy tych połączeniach. Po obliczeniach okazało się, że z wykorzystaniem Państwa systemu nasz dom stał się domem więcej niż pasywnym. To było ciekawe, że rzeczywiście na etapie projektowania i na etapie sporządzania dokumentacji technologicznej po umieszczeniu parametrów okien i bloczków, no okazało się, że w programie wyskoczył błąd, że po prostu to jest niemożliwe, żeby dom był aż tak dobrze zaizolowany rzeczywiście. Na inwestycje typu dom nie należy patrzeć punktowo, to znaczy na każdy metr kwadratowy. Tak? Trzeba się przede wszystkim zastanowić, czego się od niego oczekuje, zastanowić dokładnie, jakie technologie wybrać w kontekście czasu przebywania w nim. My akurat planujemy, że chcielibyśmy, żeby mieszkać w tym domu już do końca, dlatego nasze inwestycje poszły w tą stronę, żeby on był jak najmniej obsługiwalny, tak? Żeby był jak najbardziej przyjazny rodzinie, żeby był otwarty, żeby był też przyjazny środowisku. Zastosowaliśmy instalację fotowoltaiczną, zastosowaliśmy pompy ciepła. Szybkość budowy i jednak ta energooszczędność była takim największym parametrem. Bloczki mają wiele innych fajnych parametrów, zarówno właśnie te parametry przepuszczalności pary wodnej, wyciszenia, ogniowe, tak? Więc to są wiele takich parametrów, które nas do tego systemu przekonały. Myślę, że ekologia też jest ważna i w gruncie rzeczy cieszymy się, że ten dom jest ekologiczny. To, co nas chyba też zaskoczyło na etapie już później wykończeń, zaskoczyło. W zasadzie spodziewaliśmy się, że tak będzie, tak mieliśmy to obiecane, że te ściany będą równe i gładkie. Te winkle, które się składały, tak? Te kąty proste, które naprawdę były proste. Te ściany, które nie pływały i tak naprawdę to jest też ważne, że jakość systemu jest niezależna od umiejętności ekipy. W systemie 3, jeżeli ta pierwsza warstwa jest wyprowadzona dobrze, to te ściany muszą być proste. I to jest taki fajny potem już ten efekt, że rzeczywiście, kiedy przychodzi etap wykończeń, no nie trzeba nadlewać, nie trzeba tynkować, nie trzeba grubych warstw, żeby te ściany równać. Meblarze też byli zadowoleni, kiedy wstawili szafy i te szafy rzeczywiście dochodziły do kątów, dochodziły do ścian, nie uciekały nigdzie. To rzeczywiście było przydatne bardzo, ułatwiło bardzo na każdym etapie w zasadzie tą wykończeniówkę już później.